No siema widzowie, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio zostałem bardziej bogaty niż byłem kiedykolwiek. Mam dwóch przydupasów generalnie, takich co ja na przykład powiem: jeź mi się chce, głodny jestem, coś do jedzenia. Ja wyjdę. No i widzicie, i sami przychodzą tak samo, o, no, proszę. Ale ja nie chciałem, ja nie jem mięsa gościu, co to jest w ogóle? A przepraszam, przepraszam, to już idę. Co to jest w ogóle? Czekaj, jakaś kromka, jakieś x-y, czy nie wiem, czy tutaj jest napisane x... I te, co to znaczy? Powiesz mi, co to za skrót? To steka panu przyniosłem. A, no to dziękuję. Tak samo widzowie, wy możecie przynieść mi tutaj lajka, możecie walnąć suba. No i w komentarzu możecie napisać, czy chcielibyście mieć taką chatę jak ja. Szofer, czemu ty masz taką... Czemu ty masz taką czapkę dziwną? Bo ja, to moja czapka firmowa, Nie, żadna czapka firmowa, masz to zmienić teraz w tym momencie, gościu. Jak ty wyglądasz niepoważnie, z tym jeszcze fioletowe włosy, co to ma być w ogóle? Takiego mnie zatrudniłeś, panie Filipie. A to przepraszam serdecznie, to rzeczywiście hipokryzja z mojej strony. Dobra, szofer, słuchaj, bo ja wiem, że ty odwożenia jesteś, ale rozpalisz w grillu? Bo ja bym zjadł coś innego, ale też na grillu, a ten pokojówek, oczywiście, to ja nie wiem, co oczywiście on robi. Lata z tym mopem, świruje jakiś, nie wiem, pajacuje, co ty robisz? Robisz z tym mopem, powiesz, ja tu myję panu podłogę. Ale ta podłoga jest czysta, ty nie widzisz tego? Ale żeby się błyszczało jeszcze bardziej. No ale ja nie chcę, żeby się błyszczało, po to kupiłem matową podłogę, żeby była matowa. No dobrze, przepraszam, już tak nie będę robić. Same problemy, za co ja ci płacę w ogóle? Dobrze, ale co ty robisz? Mówię, no, że nie mięsa... mamy nic, ale nie mamy nic poza mięsem. To po co, to po co tego grilla rozpalasz i dajesz mięso tutaj, jak ja mówię, że ja mięsa nie jem? Dobra, dobrze, to ja jadę, to ja jadę po... Nie, weź mnie na miasto, przebierz. Dobrze. Ja sobie sam coś wezmę, bo ja nie mogę na was liczyć totalnie. Dobra, weź tą moją limuzynę. Dobrze, proszę mnie przewieźć w jakieś ustronne miejsce. Tylko proszę tak nie zapieprzać, bo ja się stresuję wtedy, jak tak jedziesz. Przestań trąbić. Przepraszam bardzo, przepraszam. Do sklepu. Sklep ma być tutaj gdzieś grany. Tu jest sklep, proszę bardzo. No, ale to co to jest za sklep? Jakiś, nie wiem. Spożywczy. No ale ja znajdę tutaj to, co ja chcę? Ja chcę halumi kupić sobie na grilla. No to powinno być, tak. Wydaje mi się, że tak. Wziąłeś moją kartę kredytową, czy nie? Oczywiście, że wziąłem, mam. Już dobra, już, to ale... będziesz płacił, bo mi się nie chce. Czemu nie ma pracownika w ogóle w tym sklepie? Czekaj, co to jest? No bo, panie Filipie, pan wykupił ten sklep i on jest cały pana. A, zapomniałem już, no tak. Dobra, to bierz torbę, banana mi weź, bo ja... Dobrze. Banana. Jabłko mi weź, zielone, czego nie lubię, tego czerwonego. Tutaj co jest w lodówce? Cola. Coli Zero nie ma w tym sklepie. Naszym, czemu nie ma? Nie ma, nie ma, no bo nie zamówiliśmy. To ja mam zamawiać? Czy kto ma zamawiać? No nie, skądże, ale nie dostaliśmy poprawnych wytycznych. No ale to ja dawałem na kartce, Cola Zero było napisane, nowa. Ale to wina sprzątaczki, bo ona miała mi przekazać. No i to wrócę do domu. Ty, masz przy sobie piu-piu? Mam przy sobie piu-piu. Dobra, weź mi pożycz to. Jak wrócę do domu, to ja jej zrobię zaraz. Ale co ty robisz? Przestań w sklepie strzelać. Nie wiem, podupiło cię potężnie na łeb? I co ty robisz, gangstera się bawisz? Co nie, ty w ogóle. Sam se zaraz znajdę jakąś broń. Tutaj za tą szafką ukrywałem kiedyś brońkę. Zobaczmy, czy jest. Dobra, gościu, pa, co ja mam? Ty widzisz? Dobra, słuchaj. W takim razie dalej wrzucaj do torby. No, gdzie ty masz torbę, człowieku? Mam tutaj. Dobra. Wszystko jest. Tutaj mamy Arizona. Kolejna rzecz, mleko. No, ja mleka nie chcę. Kanapki, no, ja weźmi jedną kanapkę. O, i pizzę weźmie, ale nie, bo tu salami tylko jest. Jaki ten sklep jest gówniany? Nie wiem, ja naprawdę żałuję tej inwestycji najbardziej na świecie chyba. Loda se wezmę, ale to se sam wezmę do ręki, bo mam ochotę na loda teraz w tym momencie. To ej, to jak to jest mój sklep, to ja tego muszę płacić, czy w sumie to nie? Nie, ale zawsze zostawiamy napiwek w sprzątaczce, 100 tysięcy dolarów. No nie, no podupiło cię? No tak zawsze robimy. Tylko 150? No dobra. 100 tysięcy. A, no tak, no tak, no ale to, no dobra, to zostaw. No takie, wiesz, takie drobne nalody, to mi zawsze właśnie stary dawał, mówi, masz nalody sobie kupisz. Nie wiem, czemu te lody tutaj są takie tanie. Ciemno już trochę. Słuchaj, zabierz mnie do klubu. Czy klub jest otwarty? Dobrze. Klub jest obecnie zamknięty. No to kupmy klub, żeby był otwarty. No dobrze, możemy kupić. Dobrze, to zawieź mnie tam. I zaraz... Jesteśmy. Zaraz... A to tutaj obok było? Tak. A to dobrze, bo przynajmniej się nie nagimnastykowałem. Klub... Brooks. No to już nazwa do wydupienia. Dobra. Po co ty tą broń tutaj? Co ty? Akcję jakąś ratunkową? Nie, 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 ale może być tu się kryć niebezpieczeństwo, panie tak? Filipie. Dobrze, to ja też wyciągam. Dobra, wchodzimy. Witam serdecznie. Tu jest pana loża, tu jest pana loża VIP. No a co to za pipidłowa gówniana? No nie mamy innego klubu. Nie podoba się tutaj dla mnie. Co to są za butelki? O, jakieś drinki. I to jest tyle w ogóle? Czy...
The mayor's office? Co to w ogóle ma? Biuro właściciela klubu jest tutaj. Co panie to ma być? Jakie to jest małe? Dobra, wracamy do domu. Ja nie wiem, po schodach jeszcze wychodzić musiałem. Dobra, wieź mnie do domu, bo to nie ma sensu. Przepraszam, panie Filipie, przepraszam. Nie, no to ja nie wiem, co to za gówno. Ja bym wykupił to miasto całe, ale szkoda mi pieniędzy na to. Aż żal mi dupę ściska, jak widzę, co tu się dzieje. Naprawdę, bo ja nie wiem. No i co ty robisz? No, ja nie wiem. Kupuję furkę, a ty się rozdupiasz o ścianę. Weź. Już mógłby pan otworzyć bramę? Nie, sam se otwórz, od tego jesteś, żeby otworzyć bramę. Ja nie mam pilota, musi pan otworzyć. Tylko pan ma pilota. Nie wiem, gościu, no ty jesteś niepoważny. Co? O, widzisz? Co? Samo się otworzyło. Samo się otworzyło, pilota znalazłeś, tak? Dupem już przestaniesz zawracać? Tak, no, już. Dobra, przepraszam. Witam. Co to za woda się leje? Ja rączki to tylko byłem. Gdzie ty panie jesteś? Filipie, ja pragnę tylko panu przypomnieć, że mamy w domu windę. Nie musi pan chodzić po schodach. Ja wiem, ale dla kondycji. A winda, ja wiem, że jest. Kibel jest umyty ogólnie, łazienka cała. Tak, wszystko umyłem. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ja sobie teraz rączki umyję, bo dotykałem szofera, to trzeba umyć trochę. Teraz sobie wytrę te ręce. Ale tu nie wiem, co ty robisz? Ja pilnuję, żeby nie przyszedł żaden gangster, żeby nic się panu nie stało. No dobra, no to stań tak kawałek dalej, bo to krępujące trochę jest. Ja usiądę na fotelu. Dobrze, dziękuję serdecznie, bo muszę się wysrać. A saloda jeszcze dokończę na kiblu. Czemu nie mamy telewizora w łazience, tylko lustro? No bo nie zamówiliśmy telewizora, panie Filipie. Zamów telewizor. O, to zgasiłem światło. Dobrze, to ja zajdę zamówić telewizor. Proszę poczekać. Dobra. Daj, słucham. Zapewnij mi rozrywkę. Dobra. O, kotki śmieszne. Ale fajnie. O nie, hospital, to ja nie chcę tego oglądać. O, a tu jakieś tego, duperki. Bardzo ładne panie są tutaj. No to tak, ale o, to też mnie nie interesuje. Następne. A to też, bo to nie interesuje. No tu podoba się dla mnie, ale już się znudziłem. Ja nie wiem, idę se do wyra, bo nudzi mi się tutaj trochę. Zrobiłeś mi to żarcie, właśnie, zrobiłeś mi to żarcie, czy nie w końcu? No, jedyne co, jeżeli pan nie je mięsa, to mogłem zrobić tutaj gofry. No i co? Z tym no i ty jesz tego gofra! Ja nie wiem, weź zwolnij tą rurę, bo ja nie wytrzymię zaraz. Chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Co ale ty panie Filipie, proszę, proszę nie strzelać. Gryzionego gofra mi daje. Chce mnie zabić. On albo ona jest z Ukrainy, nie wolno do nich strzelać. Proszę, zostawić mnie. Jak to nie? Ręce do góry. Wynoś się z tego domu. Dobra, wypad, jesteś zwolniony, rozumiesz? Nie słyszałeś za pierwszym razem? Raz, już dwa. Uciekam. Dobra. Albo cię odholuję, raz, dwa, dobra? To jest dzień. Zatrudnimy lepsze pokojówkę, raz, dwa. Do wody. A ja sobie wyjechałem na górę. Opływasz trochę. Co tu się dzieje? Czekaj, co wy robicie? W moim po... Wywalaj z mojej wody! Co ty robisz w ogóle? Ty wynoś się stąd. Panie Filipie, ta krew zanieczyściła wodę, więc będzie trzeba wymienić całą wodę w jeziorze i to będzie kosztowało jakieś $1,5 miliona. Tyle to ja ostatnio staremu na piwo dałem, to akurat nie ma problemu. W której sypialni pan będzie dzisiaj spał, bo my trzy i nie wiem, którą pościelić. No właśnie ta jest git, ta się dobrze. Dla mnie podoba, ale nie podoba mi się to, że tutaj w tym sejfie jest tak mało pieniędzy. Masz, prezent dla ciebie. Świetnie, dziękuję bardzo. Proszę to wziąć i tego, i wypierdać. Dobrze, już Dziękuję. Ja idę spać. Nudzi mnie to nowo bogackie życie.